Dzień dobry. W poniedziałek 20 grudnia, na moment przed Wigilią, przed świętami Bożego Narodzenia, tak jak Wam obiecywałem, w tym tygodniu i ten poniedziałkowy, i ten środowy live będą trochę inne niż zwykle. Trochę mniej polityczne. To nie znaczy oczywiście, że rezygnujemy z polityki. Polityką nadal się zajmujemy i zajmować będziemy. Bo wiele rzeczy, które nas irytują, które sprawiają, że nam się otwiera w kieszeni to, czego nie rozumie poseł Janusz Kowalski i że mamy w sobie chęć do zmiany, to oczywiście cały czas jest. Natomiast idą święta. W związku z powyższym też nie udawajmy, że zdecydowana większość z nas nie ma swoich uczuć, planów i wizji na ten tydzień zaparkowanych już w zupełnie innych miejscach. Tak jak powiedziałem, od polityki na naszych mediach społecznościowych, w naszej działalności wciąż będzie się roić. Wczoraj protest, w którym brałem udział, możecie zobaczyć, co myślę w tej sprawie, zarówno w moim wpisie na Facebooku, w live, jak i w dzisiejszym porannym wywiadzie u Iwony Kutyny. Ale w tym tygodniu, jak powiedziałem, wiele tych naszych treści politycznych przeplatać się już będzie z tymi świątecznymi. Uwaga dla tych wszystkich, którzy są fanami Polski 2050. Mogę zapowiedzieć, bo mi pozwolono wreszcie, bo proces trwał bardzo długo, że dzisiaj wieczorem będzie miała miejsce premiera naszej kolędy, którą nagrywaliśmy w dobry miesiąc. Tu kolega od strony wykonawczej, Michał Gramatyka, był liderem projektu jako praktykujący muzyk w naszym gronie, ale później mnóstwo ludzi się też zaangażowało w produkcję, w zrobienie naprawdę fajnej przygody, która mam nadzieję Was ucieszy. Uprzedzę, ja nie śpiewam, ja recytuję, natomiast koledzy i koleżanki śpiewają. Zwróćcie uwagę specjalnie na wokal posłanek, na nieprawdopodobną dynamikę, taką powiedziałbym psychomotoryczną niektórych z naszych ekspertów ze Strategii 2050, to naprawdę będzie sztos. Także dzisiaj premiera naszej zakładowej kolędy, na którą serdecznie zapraszam, a ja obiecałem Wam, że w tym tygodniu podzielę się też paroma pomysłami na prezenty, bo wiem, że wielu z Was, nas, ja też jeszcze te prezenty kupuję, a ponieważ nie znam się na muzyce, a na filmach umiarkowanie, bo głównie Netflixa oglądam, czy seriale, czy filmy z Netflixa, to postanowiłem powiedzieć o czymś, na czym się znam i w czym mogę Wam naprawdę doradzić, czyli o książkach, które pod choinkę można kupić. To miły prezent, nie każdy, tak jak Nelly Rokita, Janowi Rokicie swego czasu pod choinkę kupuje wyłącznie mydło i skarpety. Być może coś tam się też rozwinęło u pana Jana i u pani Nelly. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to jak wiecie, ja i piszę, i czytam, i chcę powiedzieć, że się trochę znam, ale jednak się trochę znam i chyba umiem ocenić, która książka jest dobra czy nie, więc jeżeli przedstawię Wam dzisiaj kilkanaście, więc bardzo w skrócie, tropów różnych i pomysłów w zależności od tego, czego potrzebujecie, dla kogo może coś sobie z tego wybierzecie. Będę mówił krótko o każdej z książek, nie robię jakichś wielkich refleksji, bo nie ma na to miejsca i siedzielibyśmy tu do rana, a ja potrafię, zwłaszcza jeśli chodzi o książki. Ale to taki po prostu mój prezent od serca do serca. Jeżeli Wam w czymś pomoże, to się będę bardzo cieszył. No to zaczynamy. Pierwsza rzecz, jeżeli macie kogoś z Was w swoim otoczeniu, kto lubi, interesuje się polityką, geopolityką, to w oczywisty sposób numer jeden tego roku to jest Ziemia obiecana Baracka Obamy. Nie mam ze sobą, bo zostawiłem w domu akurat ten egzemplarz, który miałem, więc wybaczcie. Chciałbym pokazać, ale no nie, jak mówię, fizycznie nie pokażę. Świetnie napisana książka, znakomita, jeżeli chodzi o faktografię, świetnie przygotowana. Tam cały zespół pewnie nad tym pracował. No i tłumacz zrobił genialną robotę. To często się tłumaczy nie docenia, a tłumacz to tak naprawdę druga książka, czy druga warstwa książki. To tłumaczenie jest świetne, jest ta książka znakomicie napisana po polsku, przetłumaczona na polski i czyta się to z wypiekami na twarzy, można powiedzieć, niezależnie od tego, czy ktoś jest hardkorowym userem kwestii politycznych, czy nie. To jest po prostu kawał historii świata, w którym żyjemy. Kawał bardzo ciekawego myślenia, oczywiście też trochę ploteczek z tych szczytów władzy. Świetna rzecz. Także mój absolutnie numer jeden, jeżeli ktoś się interesuje biografiami, autobiografiami
biografiami politycznymi. Kolejna propozycja, o Boże, ten cały stosik mi się zaraz zawali. To jest, mówiłem już wam o niej, Arkadiusza Stępina, Angela Merkel, cesarzowa Europy. Znakomita rzecz, bardzo dobrze też napisana. Miejscami może trochę pan doktor, czy już docent, czy profesor Stępin stara się to być trochę taki fajny i umajać anegdotami, ale książka jest świetna. Znakomicie pokazuje człowieka, który tak bardzo zmienił historię Europy ostatnich lat. Jest pełna też takich, powiedziałbym, anegdotycznych wątków, które dobrze się czyta. Na przykład dowiedziałem się z tej książki, że posiedzenia rządu u Angeli Merkel trwały maksymalnie 1,5 godziny, dlatego że to wszystko było tak perfekcyjnie przygotowane, że ministrowie przychodzili i tam nie było po prostu tyrad, rozrzywania szat i narad, tylko to wszystko było zrobione wcześniej, a na rządzie robiło się to, co się powinno robić, czyli podejmowały się decyzje. A lub B lub C, decydujemy, jedziemy dalej. To jest bardzo kompleksowa praca, bo tutaj oczywiście też pokazuje się Helmut Kohl, pokazują się polscy przywódcy od jeszcze Mazowieckiego, którzy tak, a nie inaczej relacje z Niemcami układali. Kawał historii Europy opisany przez kobietę, czy przez perspektywę, przez filtr kobiety, która tę historię stanowiła. Można Angelę Merkel lubić, można jej nie lubić, ale książkę na pewno przeczytać warto, bo to jest po prostu bardzo dobre pisarstwo biograficzno-polityczne, więc polecam z czystym sumieniem. Jeżeli ktoś, że tak powiem, w intu biografię i biografię go interesują i znowu interesuje go polityka, no mnie ostatnio trochę interesuje, więc wybaczcie skrzywkę. To jest znakomita rzecz. Mieczysław Rakowski, biografia polityczna Mieczysława Rakowskiego, napisał Michał Przepierski. To jest, zdaje się, praca, czy doktorska, czy habilitacyjna, nie wiem, w pana Przepierskiego, ale to naprawdę jest znowu kawał historii, jeszcze kawał mojego dzieciństwa, lata 80. coś tam pamiętam, rządy Wilczka, Jaruzelski, który próbuje w jakiś sposób zmierzyć się z tym, co nieuchronne w historii, nad czym nie ma już wpływu. Książka pokazująca też człowieka, dziennikarza, który strasznie miał pasję polityczną, który potrafił jeździć od ściany do ściany, jeśli chodzi o uwielbienie, o takie wazeliniarstwo nawet z jednej strony wobec tych, którzy stali wyżej nad niego, po ostrą krytykę, który z jednej strony był naprawdę niezależnym intelektualistą, ale z drugiej strony potrafił idealnie być pupilkiem, a później maszyną, która współtworzyła kastrujący świat system. Bardzo wielowymiarowa biografia i bardzo ciekawa książka. I też świetnie napisana. Ja na to jestem, jak wiecie, bardzo wrażliwy, bo już wiele razy o tym mówiłem. To się po prostu dobrze czyta. Więc biografia polityczna Mieczysława Rakowskiego, wydana niedawno przez IPN. To mój kolejny typ w tej dziedzinie. A jakby ktoś z was lubił biografię, ale niekoniecznie w polityczne, to polecam bardzo serdecznie niezawodnego Grzegorza Piątka. Ja bardzo lubię czytać biografię jego autorstwa, biografię Starzyńskiego na przykład, ale Bohdan Pniewski, architekt salonu i władzy, niezniszczalny. To jest opowieść o jednym z najbardziej znanych polskich architektów, wydana przez wydawnictwo Filtry, świetne wydawnictwo prowadzone przez, między innymi przez moją znajomą jeszcze z dawnych czasów, Dorotę Nowak. Świetna książka, jak to u Piątka, znakomicie zdokumentowana, wspaniale zilustrowana. Dla warszawiaków też gratka, bo ja 25 lat żyję w tym mieście, ale dopiero z niej się dowiedziałem, skąd się wziął ten dom taki bardzo charakterystyczny na skarpie, jak się zjeżdża książęcą w dół po prawej stronie, patrząc w stronę Sejmu. No to już teraz wiem z tej książki, skąd to jest. Można powiedzieć, wybitny intelektualista, człowiek, który wyrósł z zupełnie innej epoki, ale w tę powojenną też potrafił się wpisać, tworząc zespół, powiedziałbym, eksterytorialny architektów, którzy projektowali w Warszawie rzeczy, które nie wszystkim wolno było projektować i próbowali poszaleć w warunkach łagrów, w warunkach bloku sowieckiego. Też bardzo ciekawa ludzka historia. W biografiach to szalenie ważne. Bardzo serdecznie polecam. Po prostu dobry taki page turner, tak? Przewraca się strony, ciekawym będąc co dalej. Bardzo dobra rzecz. O architekturze
To potrafi pisać w Polsce Filip Springer bardzo dobrze i ciekawie, i Grzegorz Piątek, ale Grzegorz Piątek też potrafi pięknie o Warszawie pisać i o postaciach z nią związanych, więc serdecznie polecam. To jest książka, którą przyznaję, dopiero zacząłem czytać, więc nie mogę o niej powiedzieć wiele jeszcze, ale bardzo narobiła mi na siebie apetytu. Mają naprawdę bardzo, bardzo, znaczy jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisana. Świetnie się czyta, jest pełna anegdot, ale też i faktów oczywiście. To Paul Celan, bardzo znany poeta francuski, mi kojarzący się zwłaszcza z jednym wierszem, Złoto twoich włosów, Sulamit. Ten pan się bawi z wężami, ale to pewnie niektórzy z was wiedzą, o co chodzi. Bardzo serdecznie wam polecam, bo sam sobie polecam i teraz czytam tę biografię. Starannie też opowiedziana historia, z tego co widzę, przez filtr człowieka Europy, XX wieku Europy, o której będziemy opowiadali naszym wnukom, naszym dziadkom, naszym prawnukom, jako ostrzeżeniu. Ale o tym jeszcze będzie za chwilę coś więcej. To jest rzecz, która... O, matko jedyna, wiedziałem, że to się rozwali. Ale zaraz będziemy to zbierać. Za dużo książek naraz, jak wiecie. To jest fajna rzecz, bo można powiedzieć anegdotyczna, taka bardzo prosta, w pomyśle, ale jakoś chwytająca prosto za serce i poruszająca. Ona tam, że tak powiem, nie bierze objazdów, tylko od razu się dobiera do serca człowieka, bo to są ludzkie historie, to są świadectwa, jak to się ładnie mówi, ludzkiego życia. Praca fotografa bardzo znanego Bartłomieja Jureckiego, którego pewnie znacie z jego rozlicznych działalności, z fotografowania gór, ale i wszystkiego, co wokół gór się dzieje. To są wspaniałe portrety polskich górali z tej strony, a tutaj polskich góralek. Z jednej strony mamy twardy jak skała, silny jak halny. No akurat tutaj im się walnęło, bo powinno być silna, jest silna. A tutaj jest twardy jak skała, silna jak halny. A nie, przepraszam, to nie się nie walnęło, tylko po prostu tytuł jest koedukacyjny. Mimo że z tej strony są panie, a z tej strony są panowie, to tytuł jest ten sam z dwóch stron i dotyczy raz panów, a raz pań. To są piękne portrety zrobione przez Bartłomieja Jureckiego i historię ludzi, którzy żyją na Podhalu, którzy tam pracują, którzy przeżyli tam całe życie, przeżyli życie trudne, przeżyli życie pełne wyzwań, wyrzeczeń, którzy próbują kultywować swoją tradycję, którzy opowiadają o tym, co często jest takie, no dla nas może za łatwy sposób zamieniane w anegdotę. To są te portrety ze strony to pani Stanisława Pitoń. To jest dopiero niezła zawodniczka, jak przeczytacie sobie jej biogram, ileż to rzeczy ją spotkały. Jej ojciec Stanisław, pradziad utalentowany biegacz narciarski, musiał przerwać karierę sportową, a więc ona podjęła pałeczkę, miała 2 albo 3 lata, gdy tata zrobił jej pierwsze narty. Potem były zawody, kiedy miała 13 lat, dostała SHL-kę, czyli taki legendarny motocykl, na którym zasuwała. Byłam jedną z dwóch bab na Podhalu, które jeździły na motorach, startowałam też w zawodach motocyklowych. Naprawdę warto przeczytać historię pani Stanisławy i co było dalej w jej życiu. To są, wiecie, no to jest życie po prostu, no to jest esencja z życia, jakby ktoś po prostu wycisnął życie i zapisał je na kartach i na zdjęciach książki. Pani Janina Karpiel, zdrowie trochę szwankuje, ale jak cię wszystko boli, to przynajmniej wiesz, że żyjesz i jest siła, żeby do przeciwności losu się uśmiechnąć. Z całego serca polecam wam tę książkę, bo jest bardzo ciepła, jest bardzo życiowa, jest bardzo taka właśnie, mówię, wprost do serca i to jest takie zwierciadło przechadzające się gościńcem, jak mawiał klasyk, i pokazujące losy ludzi, którzy może nie trafią na pierwsze losy strony gazet, ale kto z nas trafi? A to jest przecież życie, to jest esencja życia. Każdy z tych losów jest najważniejszy w historii świata. Czasem dobrze zmienić perspektywę i popatrzeć właśnie z tej strony, a jak ma się to podane w takiej formie, jak w tej książce, to jest wydawnictwo SQN, to serdecznie do tego zapraszam i polecam. To jest ciekawa rzecz.
Trochę nie wiem, jak ją gryźć cały czas, ale dzieło jest naprawdę pomnikowe i głośne. Centrala Europa Williama Wolmana. Gęsta rzecz. To jest oczywiście... Wolman jest w ogóle specyficznym pisarzem. Jak poczytacie sobie jego historię, jego życie, to jest człowiek, który żyje bez internetu, bez telefonu, bez komórki, którego w związku z powyższym FBI wzięło za unabombera, kiedy szukało kogoś, kto jest dość mocno wyizolowany ze świata na tyle, żeby tak szalony pomysł dźwignąć. Okazało się jednak, że to nie Wolman, na szczęście. To jest... Jakby to powiedzieć, to jest zapis XX wieku przez 30 chyba 7, o ile dobrze pamiętam, historii generałów, dyktatorów, kochanek, sędzin, choćby z NRD, bardzo taka, powiedziałbym, poruszająca historia jednej z szefowych tamtejszego wymiaru sprawiedliwości już komunistycznego, który tłumaczy, czy przez te 37 historii, ludzkich historii, Wolman opisuje, jak to się wszystko spieprzyło, mówiąc zupełnie wprost. Jak do tego doszło, że się ten XX wiek tak zakręcił w totalitaryzmy, co nam się czkawką odbija przecież do dzisiaj w tych różnych rzeczach, które dzisiaj przeżywamy. To jest monumentalna książka. To nie jest też zawsze prosta lektura. Są takie momenty, kiedy się przez nią idzie, jak przez pole i wszystko jest jasne, zachwycasz się tym, że to jest tak pięknie napisane i tak pomysłowo i tak nieprawdopodobnie zdokumentowane, co do najmniejszego szczegółu. Ja nie wiem, jak on to zrobił, jak z internetu podobno nie korzysta, ale są takie momenty, kiedy wydaje się, że ten, który cię prowadzi przez ten krajobraz, nagle się zatrzymuje i zaczyna pogrążać się w świecie jakichś swoich myśli i strumienia świadomości, za którym trudno jest nadążyć. Więc dla tych, którzy lubią linearne opowieści, proste, z jedną warstwą, a ja też takie lubię, to będzie książka wymagająca większej uwagi, ale warta, żeby z nią tymi miejscami powalczyć, żeby przejść, jakby nasycić, nasiąknąć tą wizją Wolmana. Monumentalna rzecz, naprawdę. Może po prostu rozwiązaniem jest to, żeby czytać to sobie po kawałku i przerabiać w głowie. I to, co przyniósł nam stalinizm, i to, co przyniósł nam hitleryzm, i to, co w ogóle stało się z ludźmi przede wszystkim, co się stało z ludźmi w tym trudnym XX wieku. To jest z kolei rzecz piękna i nie mogę sobie odmówić pokazania jej wam. Lisa Aisato, Życie. To znana ilustratorka, która postanowiła zebrać swoje ilustracje w jednym miejscu i opowiedzieć historię, jak wygląda historia życia człowieka od początku aż do końca. To są przepiękne ilustracje z takimi krótkimi, fajnymi podpisami, pokazujące, może zaczniemy od gdzieś od początku. Od tego, jak byliśmy dziećmi, magiczne, a Boże Narodzenie, czy pamiętasz ten czas, kiedy Boże Narodzenie było zupełnie magiczne? Czy pamiętasz naszą ciekawość, odkrywanie nowych światów i lasów pełnych rycerzy i elfów? Byliśmy biedronkami, które leciały do nieba, ptakami siadającymi na szczytach drzew i strażnikami głębin oceanów. Zobaczcie, jaka piękna jest ta ilustracja. Czekajcie, żeby to było widać dobrze w kamerze. Bywały dni, gdy uważaliśmy się za silnych i niepokonanych, ale zdarzały się też takie, kiedy czuliśmy się pokaleczeni i trzeba było walczyć. Ale myślę, że czuliśmy się kochani. Tak? I tak to idzie przez całe życie. Później jest nastolatek, a jakże, który zaczął się stroić na potańcówki, używać dezodorantów. Byli tacy, którzy przechodzili z trudem od klasy do klasy. Może mieliśmy nauczyciela, którego nigdy nie zapomnimy. I tak to jedzie aż do starości. Nie będę wam zdradzał już tych wszystkich ilustracji. Pójdę z ostatnią. Że życie było, jakie było, ale mamy nadzieję, że było ono pełne miłości. I tu też poruszająca ilustracja na koniec starszej pani tulącej zdjęcia z całego swojego życia. Przepiękna książka. Taka do zamyślenia się, do zaczytania, do zaoglądania, specyficzna, bo
bo to jest na taką spokojną sytuację, gdzie możesz sobie zrobić rekolekcję z własnego życia, rachunek sumienia ze swojego własnego życia, ucieszyć się, podziękować i po prostu też być wdzięcznym za wszystko, co nas spotkało. Dobra taka, taki stymulant do duszy i porządkujący myślenie w tym popieprzonym i galopującym świecie. Idziemy dalej w gatunkach. Mówiłem już o tej książce. Wojtek Koronkiewicz, Podlasie zdrowo zakręcone. Ja dzisiaj na Podlasiu też będę w bibliotece w Rybołach. Mówiłem już o tej książce, przypominam ją, bo jest naprawdę fajna, pokazująca, jak niesamowicie kreatywni, fajni, kochający swoją małą ojczyznę potrafią być ludzie z Podlasia. Jak ktoś jest z Podlasia, to mnóstwo fajnych adresów tutaj znajdzie i też napisanych po koronkiewiczowskiemu, czyli w bardzo fajny sposób. Świeżynka z wydawnictwa Paśny Buriat. Bardzo serdecznie polecam wszystkim z Podlasia. Rzecz, którą to jest poruszająca rzecz, to znowu dla miłośników historii, już przekroczyliśmy połowę, już jesteśmy blisko. Mrówka słoiku Poliny Żerebcowej, dziennik z Czeczenii, pisany przez dziewczynkę, to teraz wydawnictwo Karta wydało, pisany przez dziewczynkę, a później młodą kobietę od 9 roku życia, pokazujący to, co działo się w Czeczenii oczami 9-letniego dziecka, które później przechodzi kolejne etapy rozwoju i które z prostych zapisów w swoim pamiętniku przechodzi do refleksji na temat tego, co się dzieje, a to dziecko, ta kobieta przeszła bardzo wiele. To jest bardzo poruszająca rzecz dla tych, którzy lubią historię, a jak znam życie, to akurat w tego rodzaju książki mają dość krótkie nakłady, więc gdyby ktoś chciał się już dziś zaopatrzyć, to myślę, że to jest dobry moment. To nie jest nowość, ale jeszcze widzę, że w księgarniach jest. Bardzo wam serdecznie polecam książkę ubiegłoroczną. Laila znaczy noc, Aleksandry Lipczak, wydaną przez Charakter Krakowski, bardzo pięknie jak zwykle. To jest opowieść o tym, co działo się na południu Hiszpanii, kiedy spotykały się tam żywioły chrześcijański, żydowski i muzułmański. Jak udało się w Andaluzji, w Kordobie, ale nie tylko, w Sewilli stworzyć nieprawdopodobną zupełnie mieszankę, która się sama stworzyła i sama zarządzała. Kulturowa, naukowa, artystyczna, świetnie też napisana rzecz. Bardzo, bardzo serdecznie ją polecam. To jakby ktoś lubił literaturę i chciałby się poznęcać nad Dostojewskim, który się trochę też nad Polakami znęcał, ale no, pisał jak pisał, trzeba powiedzieć. To tutaj trochę prywatnych plotek z życia Dostojewskiego w wykonaniu Sylwii Frołow, Nasz biedny Fiedzia. Ze swadą napisana historia jego bardzo trudnych, powiedziałbym, i dla kobiet, i dla niego relacji z kobietami. A teraz muszę sięgnąć do tej wieży, która mi się tu zawaliła, żeby pokazać wam kilka ostatnich pozycji. O, to nie są proste rzeczy, jak się jest molem książkowym, niestety. To wam polecam. To jest My Naród, nowa historia Stanów Zjednoczonych. Rzecz, która, no niby wiadomo, historia Stanów Zjednoczonych, ale tu widać, skąd się wziął Trump, skąd się wzięły te wszystkie rzeczy, które przeżywamy teraz w Stanach, ale też globalnie. Skąd się wziął w ogóle ten amerykański system wartości, to amerykańskie way of life, a jest to napisane przez historię ludzi, którzy te Stany robili. Bardzo lubię taki sposób pisania biografii, bo bardzo wkręca w czytanie, wciąga w czytanie. Chyba jedna z lepszych rzeczy o tym, skąd wzięły się Stany Zjednoczone, jakie znamy, jakie ostatnio czytałem, więc też wam serdecznie polecam. To jest bardzo dobra rzecz. Broń się, jak dbać o swoją odporność. Rzecz popularno-naukowa, zwłaszcza w tych czasach może bardzo potrzebna. Margit Kosobuckiej i Katarzyny Staszak, wydane przez Agorę. Tak, przez Agorę. To są zapisy rozmów z lekarzami, ale też zbiór prostych, z różnych specjalności, ale też zbiór bardzo ważnych informacji dotyczących, która dieta rzeczywiście sprawdzi się najlepiej, a co z używkami, no też jak się, na przykład jak się używa alkoholu, to że trzeba robić jednak pewne najlepiej przerwy, żeby się mogło wszystko, co trzeba, zregenerować. Bardzo dużo o tym, co dzieje się w naszych jelitach, gdzie produkuje się znaczna część naszej odporności. Świetnie napisane, bardzo ładnie poskładane w takie proste sety, a tutaj tabela, a tutaj kawałek eseju, a tutaj kawałek rozmowy. Bardzo dobrze się czyta i bardzo mądra rzecz. Nie zastosujemy się pewnie do wszystkich rad, ale nie zaszkodzi
je poznać. Wiem, że jest wielu takich klientów na to, tak, w naszym otoczeniu. Ludzi, którzy chcą coś takiego zobaczyć, to ich zainteresuje, a ja przeczytałem i z całą odpowiedzialnością mogę to polecić. No i już ostatki, ale bardzo ważne ostatki. Słuchajcie, pokazuję wam tom pierwszy, ale już jest tom drugi. Kolegi Staronia, to jest oczywiście nepotyzm, korupcja i nie wiadomo co jeszcze, że kolegę polecam, ale kolega Staroń napisał bardzo dobrą książkę. Szkoła bohaterek i bohaterów, ja mam tom pierwszy, tom drugi ktoś mi zajumał, bo teraz próbowałem znaleźć, ale nie ma, widocznie się przydaje, który bardzo pięknie pokazuje w prostych przykładach, jak rozwiązywać węzłowe, ważne momenty w życiu młodego człowieka, jak on może je rozwiązywać, jak zrobić kontrol X niechcianej przeszłości, co zrobić, kiedy nie możemy poradzić sobie ze swoimi emocjami, kiedy wymaga się od nas ważnych decyzji, kiedy otoczenie nas nie kuma, nie rozumie. W bardzo dobry, przystępny sposób napisane, a w drugiej części, która mówi o tym, jak walczyć, jak poradzić sobie ze złem, którego dzisiaj tyle i presji przecież dzisiaj młodych ludzi tyle otacza, lektura jak znalazł. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli macie ludzi odpowiednich do tego wieku, ale starsi też z tej książki dużo skorzystają. Staronia, Szkoły bohaterek i bohaterów, tom pierwszy i tom drugi. Ostatnio mi wpadła w ręce Znak wydał Tischnera Wybór, Wolność Człowieka Gór. Jeszcze nie czytałem, ale jak Bonowicz Wojtek wybrał teksty, to na pewno jest to dobra rzecz. Jak mam być szczery, to jestem w trakcie dwóch rzeczy, które miałem zaległe, ale wyglądają naprawdę dobrze. Pierwsza to jest Piotra Witwickiego, dziennikarza zresztą Znikająca Polska, o jego rodzinnym Włocławku i o tym, jak to nazywa, polskim Detroit, które no jest ofiarą transformacji, którą przeszliśmy w ostatnich latach. Ale to jest w ogóle opowieść o polskich małych miastach. Jest wiele teraz w ostatnim czasie w literaturze, ale warto na nią zwrócić uwagę, bo pisze ją człowiek z serca, z bebechów związany z tym miastem, które tak bardzo potrzebuje wizji wykraczającej poza mielenie tego, co było. Wielu z nas mieszka właśnie w takich miastach, czy je dobrze zna. Można się tu przejrzeć, ale też można szukać nadziei na zmianę. Czytam też Tomasza Markiewkę Zmienić świat raz jeszcze, jak wygrać walkę o klimat, bo to mnie szczególnie interesuje. Wydaje się, że to książka, dopiero zacząłem, ale jestem w trakcie, mimo że to już nie jest pierwszej młodości. Wygląda bardzo dobrze, bardzo interesująco. W księgarniach też widziałem, jeszcze jest. Bardzo pragmatycznie przede wszystkim, wchodząc w ten podstawowy dylemat, czy jeżeli ja będę zakręcał wodę i gaz i trochę mniej palił żarówek, to czy zmienię klimat, czy nie, czy tu jednak trzeba jakichś poważnych ruchów systemowych. Na koniec zostawiłem książkę bardzo specjalną. Nie wiem, czy będziecie chcieli ją kupić pod choinkę, ale ja bym ją sobie sam kupił pod choinkę. To jest książka, którą wydały dwie siostry i nosi tytuł Mama zawsze wraca. Mówiłem wam chyba kiedyś o niej. Napisała Agata Tuszyńska i Iwona Chmielewska. To jest opis historii dziewczynki, która Zosi Zajczyk, która urodziła się w Warszawie na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny. Około 2 lat miała chyba, jak znalazła się w getcie. I przeżyła wojnę, przeżyła miesiące ukryta w piwnicy w alternatywnym świecie, który stworzyła jej mama z miłości. Ona nie pamięta tego, co było na zewnątrz, bo siedziała cały czas w piwnicy. Ale jej mama, która zajmowała się po drodze tysiącem różnych rzeczy, wychodziła jeszcze ratować ludzi, przerzucać ich na aryjską stronę i tak dalej, chroniła swoje dziecko jak w takim kokonie w tej piwnicy, gdzie przynosiła jej ludziki z kasztanów, gdzie zadawała jej zadania do rysowania na podłodze, gdzie zostawiała jej jedzenie na 8 czy tam 9 godzin, kiedy jej nie było, kiedy szła do pracy czy załatwiać jakieś sprawy, żeby ona była zajęta. Stworzyła jej cały tak nieprawdopodobnie misterny, mozolny świat, w którym to dziecko nie czuło lęku, nie czuło bólu, nie czuło grozy, tylko rozwiązywało te zadania, poznawało wielkie światy, rozwijało swoją wyobraźnię. To wszystko działo się w jakiejś piwnicy w warszawskim getcie. Ta dziewczynka przeżyła wojnę. Jej mama też. To niesamowita opowieść, tak no już sięgająca także głębiej nie można sięgnąć do tego, co jest w nas, rodzicach, chyba najważniejsze. Do chęci ochrony własnego dziecka, do takiej myśli, że obronilibyśmy je przed całym złem tego świata. A tutaj w tej książce
jest pokazane, jak to można doprowadzić do ścian, do granicy, za którą już trudno sobie wyobrazić, że można bardziej. Można umrzeć za swoje dziecko, ale mama tej Zosi pokazuje, jak bardzo można dla dziecka żyć. Jak bardzo, bardzo można dla dziecka żyć. Tak już, że mówię, bardziej się nie da. Ile ona pracy musiała w to włożyć, ile miłości, ile troski, ile wyobraźni. Wstrząsająca, ale w takim pozytywnym sensie książka. Oczywiście z tyłu zawsze masz to, co się działo wokół, tak, ale tutaj ocalała miłość, tutaj ocalało coś najważniejszego. Może dlatego mówię wam o tej książce na końcu, bo to tak jest całym naszym życiem, nie? Że wokół szaleją przeróżne rzeczy, dzieją się jakieś koszmary, a najważniejsze jest to, żebyśmy w tym wewnętrznym kokonie ocalili to, co jest dla nas najważniejsze i dla naszych bliskich najważniejsze. Żebyśmy się tam nimi zaopiekowali, żebyśmy tam ocalili człowieczeństwo, nadzieję i czułość, jeżeli nawet świat wobec nas nie potrafi tego zrobić. Bardzo mną poruszyła ta książka i będzie miała zawsze poczesne miejsce w mojej biblioteczce. Widziałem ją jeszcze w księgarni niedawno, więc jest, a jak nie, to na pewno na Dwóch Siostrach jeszcze jest, wydawnictwo Dwie Siostry. Mama zawsze wraca. Bardzo serdecznie wam tę książkę polecam. Kochani, to tyle ode mnie dzisiaj poleceń. I tak za dużo się nagadałem i zająłem wam bardzo dużo czasu. Dziękuję wam za cierpliwość. Dziękuję za to, że byliście dzisiaj na tym live specjalnym, wyjątkowym, również dla mnie, bo mogłem powiedzieć o rzeczach, które kocham, które cenię. Wszystkiego dobrego wam życzę, dobrego i spokojnego dnia, spokojnego tygodnia. Mam nadzieję, że taki będzie, choć oczywiście widać, że tu będzie jeszcze wiele wojen, które będziemy musieli toczyć, ale nie zapomnijmy pod tym wszystkim, że teraz zbliża się ten czas, kiedy będziemy musieli znaleźć w sobie siłę, żeby jak najlepiej być z najbliższymi, żeby nabrać sił i zapału do tego, żeby tę Polskę zmienić wtedy, kiedy przyjdzie czas, a mam nadzieję, że to już będzie za parę miesięcy. Ta zmiana zaczyna się dzisiaj i ta robota zaczyna się dzisiaj. Musimy ją robić, musimy być w tym niezłomni, bo świat nie będzie czekał. A co się dzieje wokół, to sami dobrze widzicie i ja o tym mówiłem już wiele razy i mówił będę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich troli, którzy dzisiaj bardzo intensywnie tutaj ciężko od rana pracują, że wy nie musicie w świąt przygotowywać choinek, ubierać śledzi, robić i maku kręcić, to ja naprawdę podziwiam te wasze rodziny i tych waszych bliskich. No ale cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak mawiał w wojsku mojej żony. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w środę, a po drodze pewnie jeszcze w tysiącu różnych innych odsłon. Bądźcie na naszych social mediach, bądźcie wszędzie tam, gdzie my jesteśmy, bo bardzo was w tym czasie potrzebujemy. Wszystkiego dobrego.